Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w pierwszym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Kopalnia. Witam was w nowej modyfikacji na kanale. Powiem wam szczerze, że nie wiem czego możemy się spodziewać, więc myślę, że za sekundę dosłownie zaczniemy nową grę. Modyfikacja ma przewidziane jakieś około 10 godzin rozgrywki, więc przed nami kilka dobrych, dłuższych odcinków. Ogólnie nie ma polskiego dubbingu, przynajmniej ja do takiego nie dotarłam, jest tylko dubbing niemiecki i rosyjski. Tutaj chyba aktualnie mam wgrany niemiecki. Dlatego w ustawieniach przyciszyłam sobie w dźwiękach efekty i mowę, dlatego że będę po prostu czytać, wolę to robić niż słuchać niemieckiego dubbingu i żebyście sobie musieli sami czytać. Także właśnie, przy okazji jak już byłam w dźwięku, to troszeczkę sobie może muzykę zmniejszymy, bo mi tak robiła po uszach. No i co moi drodzy, myślę, że to jest dobry, odpowiedni czas na to, żeby zacząć nową grę. Mam nadzieję, że widać tą cutscenkę. O mój Boże, już widzę, że nic nie widzę, więc muszę sobie zasłonić rolety w pokoju. Fajnie, moi drodzy, że cutscenka postanowiła iść sobie dalej w momencie, gdy ja zasuwałam rolety. I gdyby nie to, że odpaliłam sobie wcześniej grę na chwilę, to bym nie wiedziała, o co chodzi. Mamy iść do jednego gościa. Wali nam się kopalnia na głowę. Podobna modyfikacja dzieje się w momencie, gdy w Gothicu 1 właśnie zawaliła się podobno stara kopalnia. Co się dzieje? Mam nadzieję, że od Drake'a się czegoś dowiem. Wiecie co, ja w tych ustawieniach muszę jednak całkowicie chyba wyłączyć mowę. Teraz powinno być ok, bo nadal słychać tamten dubbing. Co tu się dzieje? Tak, teraz widzę, że dubbingu nie słychać. Wow. Przynajmniej przez chwilę. Cholera. Dobra, widzę, że nam się wali naprawdę kopalnia na głowę. Przynajmniej przez chwilę mogliście, że tak powiem, posłuchać dubbingu niemieckiego. Boże, Fektos, co tu się dzieje? Byłem w sąsiednim tunelu i spałem, kiedy nagle obudziło mnie kilku zdenerwowanych kopaczy. W drodze tutaj nastąpiły dwa niewielkie wstrząsy i jeden z kamieniołomów mnie nie zabił. Co do diabła tu się dzieje? Ale gościu spadł plackiem. Co? Ty jeszcze nic nie wiesz? Nie, po tym jak górnicy mnie obudzili, postanowiłem pójść do Drake'a. Chłopaki nie przekazali mi żadnej informacji, bo byli zbyt roztrzęsieni. Tak, chyba trzeba cię oświecić. Przed chwilą nas zasypało, jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego. Drake, biedny chłopak, był akurat w miejscu osuwiska. Pogrzebaliśmy go tu, pod schodami. Sam ledwo zdążyłem uskoczyć, chociaż i tak dostałem po nogach. Zwykle nie mam czasu na coś takiego, ale wydałem rozkaz dwóm strażnikom, aby pogrzebali starego, dobrego Drake'a. Pogrzebali? Jak to? Drake zginął? Oj nosie. Wyjście jest zawalone, utknęliśmy tu na dobre. Niezliczoną ilość razy biegałem w górę i w dół, aby dowiedzieć się o przyczynach tego wstrząsu. Chyba zaraz padnę. Oto piwo dla ciebie. Dziękuję, tego mi było trzeba. No dawaj, chlej. A wracając do zwału, jak już mówiłem pół godziny temu, nasze wyjście zostało zawalone. Początkowo myśleliśmy, że to spowodowała podziemna rzeka, ale jednak nie, prawdziwej przyczyny na razie nie znamy. Cała sprawa z Gomezem stoi teraz pod dużym znakiem zapytania. W końcu pojawił się nowy obóz w kopalni i wszyscy chcieliby zająć ją dla siebie. Tak, jasne, ale co teraz mamy zrobić? Mnie nie pytaj. No dobrze, pójdę do Iana i zapytam, co wie w tej sprawie.
Zrób to, już tam byłem, ale być może jest coś nowego. Powinnam powiedzieć Jana za Inosa, ale nie powiedziałam Jana, tylko i Jana. Dlaczego ja to zrobiłam? Jezu, przepraszam. Powinnam powiedzieć Jana. Nieważne, ja jestem troszeczkę przeziębiona, więc nie martwcie się, jakbym plotła jakieś bzdury. Skrzyneczka? Nie mogę otworzyć. Chyba nie mam wytrycha. Albo nie umiem w ogóle otwierać zamków. Zaraz się przekonamy, jakie mamy statystyki. No, takie bym powiedziała początkowe. Widzę, że mamy dużo w łukach, bo mamy adepta. O, czyli gra, widzę, będzie chciała mnie skierować chyba pod łuki bardziej, żebym grała. Ciekawe. Czy F5 działają? Działają, świetnie. Widzę, że jest tutaj pełno kamieni i teraz do Jana, tak? Przydałoby się dostać. Ja już tak dawno nie grałam w Gothica 1, że powiem szczerze, że nie pamiętam, jak się idzie do Jana. To źle, co nie? A szczególnie jak kopalnia wygląda troszeczkę inaczej, bo wszystko się wali na głowę. No tutaj jest Fektos. Możemy się przejść tutaj. Jest jeszcze Glen. O, tu jest jakiś teleport w ogóle. What the fuck? Okej, martwi kopacze. W ogóle, kurde, zapomniałam, że się posługujemy przecież bryłkami rudy. Widzę, że naprawdę nieźle mnie... A, okej, jesteśmy na samej górze. A ty co? Za Gomeza. Okej, czyli masz, widzę, jakieś podstawowe rzeczy. Coś się stanie, jak sobie tu przeskoczę? Chyba nie. Pochodnia. Santino, strażnik. Tutaj są kuferki. O, kilof może się przydać. To akurat sobie wezmę. Wydaje mi się, że ten teleport powinien mnie zaprowadzić do Jana. A jak nie, to może być bardzo ciekawe, gdzie prowadzi. Bo ewidentnie widać, że jest aktywny. Co? Łe? Nie działa? Jakie gówno. Chyba, że po prostu tym teleportem można wchodzić jakby na górę. A nie schodzić. Dobra, to spróbujemy w takim razie zejść na dół. Widzę, że to nie będzie zbyt dobra sprawa jakby. No jak pamiętamy, Jan siedzi na dole. No jakby to zrujnowanie tutaj to jest hit. Troszkę ciężko się chodzi. Kogo tu mamy? Okej, Aaron tutaj stoi. To jest ten gościu od skrzyni. O nie, Snipe zginął. Upsi. Dobra, bo musimy zejść jeszcze niżej. Okej, już tam widzę miejsce, gdzie powinien być Jan. Więc miejmy nadzieję, że nam się to uda. Hop. Czy tutaj coś leży? Nie, to nic ciekawego. Lepiej sobie wyciągnąć tu broń. Widzę, że też przez to nie słychać, jak macham bronią. Przez to, że wyłączyłam te efekty. Chyba będę musiała jednak pogłośnić troszeczkę. Prawda? Tak, dokładnie nie słychać tego. To dobra, to damy sobie to tak tutaj. No, teraz lepiej. Halo? Okej, pomachałam chwilę mieczem, po czym nagle usłyszałam, że facet wziął nogi za pas. Ulbert, cześć. Na razie cię nie będę okradać. Dobra, bo powinniśmy iść do Jana, więc do Jana pójdę. Victis. Jan. Za Gomeza. A nareszcie ktoś z tego tunelu. Coś się stało? Nie, kopacze są zbyt poddenerwowani i wysłali mnie. Fektus powiedział ci już o zniszczeniach? Jestem tym przerażony. I co dalej? Powinniśmy wydostać się na zewnątrz. Ale tylko wtedy, gdy wszystko będzie coś tam. Torak, kopacze są w rozpaczy. Nie ufają mi, stracili już nadzieję. Jeśli nikt nikomu nie będzie pomagał, możemy zapomnieć o wyjściu stąd. Ktoś powinien ich uspokoić. I tym kimś będę ja. Tak, sam się uspokoisz,
jak sam się uspokoisz, to staniesz się tym, komu kopacze będą ufać. Też chcę się stąd wydostać, więc nie pozostaje mi nic innego. Rozdział pierwszy, pod kluczem. Wow, dobra. Alberto, coś z tobą? Za Gomeza? Okej, handlować mogę z tobą, co tam masz? Jasne, wszystko co sobie zażyczysz, jeśli tylko masz rudę, wiadomo. Podejrzewam, że ta ilość strzał to nie bez powodu jest tak duża. Okej, mieliśmy gadać z wszystkimi kropaczami, kopaczami. O Jezus, jak ja dzisiaj się jąkam. Koniec. No miałam uspokoić kopaczy. Ja nie mogę. Czemu te teleporty nie działają? No podejrzewam, że ten teleport powinien mnie właśnie wynieść na samą górę. Deska. Okej, chyba nie mam młotka. To co, może zejdziemy niżej? Co wy na to? Widzę, że ktoś tutaj stoi. Rożen. Eddie. Za Gomeza. Koniec. Co mi mówi dziennik, bo ja się gubię. Ian polecił mi uspokoić kopaczy. No świetnie, wstrząsy. Kilku zaniepokojonych kopaczy obudziło mnie i powiedziało o wstrząsie. Muszę szybko pójść do Drake'a i wyjaśnić, o co chodzi. Fektos powiedział mi, że wyjście z kopalni jest zawalone, no a Drake nie żyje, tak? Dobrze. Widzę, że tutaj też... A nie, to Ray. Hej, ty tam. Co chcesz ode mnie? Nie umiesz się cicho poruszać. A co? To moja sprawa. Mogę nauczyć cię skradania. To ułatwi ci okradanie ludzi. Dasz tylko 30 bryłek rudy. Okej, okay, czyli widzę, że możesz uczyć skradania. Fajnie. Okej, okay, widzę, że są też pełzacze. Nie wiem, jak ja sobie z pełzaczem radzę, że tak powiem. Kopacz. Mogę takiego zwykłego kopacza zaczepiać? Inosie, Adanosie, modlę się do was, byście pomogli nam się stąd wydostać. Lepiej się pilnuj, inaczej zajmie się tobą sam Beliar. Ale z ciebie ten... Takich ludzi nam potrzeba, skoro chcemy opanować sytuację. Aha, czyli ja muszę opanować jakby kopaczy takich zwykłych, takich leszczy największych, tak? A tam też jest kolejny teleport i pewnie też nie działa. Świetna sprawa, świetna. Bardzo się cieszę. W ogóle ta ilość tych piekielników to jest żart. Tego jest za dużo. Ty chyba coś chcesz ode mnie, boś tak na mnie gapisz za Gomeza. Za Iana. Boże, muszę przestać mówić Ian, to jest Jan. O Boże święty. Co mi się popitoliło w głowie? Nie mam pojęcia żadnego. Mike? Nareszcie, Torak. Już myślałam, że przywaliło cię w tej twojej kanciapie. Dla mnie nie było to aż tak straszne. Teraz ja jestem szefem strażników na całym dolnym poziomie, bo pod moim kierownictwem nie będzie paniki. Jednak uważam, że Jan ma swoje powody. No cóż, ja nadal muszę wszystko kontrolować. Powodzenia. Na razie. O, możesz mi pomóc zwiększyć siłę? Tak, mogę. Zobaczymy, czego się nauczyłeś. Okej, możesz uczyć siły. To dobrze. Gdzie podzieli się orkowie? Jeśli są przestraszeni, to nikt z nas nie jest w stanie ich uspokoić. Schowali się, ale nikt nie wie gdzie. Rozebraliśmy rozdrabniacz rudy, żeby zbudować barykady przed jednym z tuneli. Zapytaj o to ochronę. Tak, oczywiście. Może otworzę jeszcze... Orkowie się jeszcze gdzieś pojawią. No tak, bo przecież tutaj w kopalni pracowali orkowie. Kopaczu? Wszystko stracone. Spokojnie, znajdziemy jakiś sposób. Szczerze w to wątpię. Jest stąd tylko jedno wyjście i w dodatku zasypane przez skały ważące tonę. Dlaczego sądzisz, że uda nam się stąd wydostać? Mam przeczucie, że... Ha, przeczucie! Przeczucie to jest potrzebne nam, kopaczom, gdy walimy w żyłę rudy. Napijmy się. O Jezus. O, wiesz co, przyjacielu, jesteś swój chłop. Sajana. Kolejny kopacz. Za Gomeza. Inosia, Danośne, modlę się do was, abyśmy się stąd wydostali. Inaczej zajmę się tobą sam Beliar, jeśli nie będziesz pilnował, ale z ciebie żartowniż, takich ludzi nam potrzeba. Dobra, już mieliśmy ten tekst, więc ja tak troszeczkę wiecie. Olałam go troszeczkę. Strażnik, czemu wy się tak na mnie... Onbars, za Gomeza? Ktoś ty?
Mów ciszej. A to dlaczego? Tak naprawdę to nie jestem strażnikiem, a strażnikiem świątynnym. O, a po co udajesz? Chodzi o to, że kiedy wejście zawaliło się, to wszyscy strażnicy świątynni stąd poszli. Tylko ja zostałem. Byłem na polowaniu na pełzacze, kiedy nagle to wszystko się zatrzasnęło. Ale na polowaniu odkryłem coś strasznego. Pełzacze, które uległy mutacji. Mnie trudno wyprowadzić z równowagi, ale bardzo mną wstrząsnął fakt, że zostałem tu sam. Po umowie z Gomezem zawsze zapewnialiśmy tu bezpieczeństwo, ale kopacze nas nie mogą ścierpieć i zaczęło to nas eliminować. Podszyłem się pod strażnika, jakbym był tu na służbie. Co masz na myśli, mówiąc zmutowane pełzacze? Są większe niż normalne, mają ciało jak pełzacze z wolnej kopalni, ale dodatkowo w czerwone plamy. Mają kolce z boków i dziwną głowę. Prócz tego będą podążać za tobą wszędzie, gdzie pójdziesz. Okej. Okay. Ponura historia. Mogę w czymś pomóc? Tak, wejdź wyżej do pierwszego przejścia do tunelu i zapytaj strażnika, czy nie zechciałby się zamienić miejscami. Wtedy będę mógł trochę odetchnąć, jak również założyć swój wygodniejszy pancerz strażnika. Onbars. To dziwne imię dla strażnika świątynnego. To fikcyjne imię. Nazywam się Gorna Drum. Na razie. Okej, fajnie. Wąż, siema, co tam u ciebie? Za Gomeza. Możesz mi dać parę biurek rudy? Jeśli możesz dać mi towar. Okej, czyli handlowanko robimy. Monety są oczywiście bezwartościowe. Żywność. No na razie to mi się to wszystko... Kij z gwoździem. Skąd ja to w ogóle? Weź to stąd ode mnie. Oj Boże, Boże. I znowu mam ten problem. Dobra, na razie sobie darujemy. Czym się jeszcze zajmujesz? Goleniem i strzeżeniem ludzi, ale zgubiłem swoją brzytwę. Jeśli zdobędziesz mi nową, dam ci 20 brek rudy. Zobaczę, co da się zrobić. Już tak się niby narobiłeś, a tu tyle rudy się poniewiera. A z tobą co? Po tym wstrząsie to tyle desek ze stopów się poniewierało, że zmuszeni byliśmy je porąbać. Teraz wszystko jest starannie poukładane. Opału jest dość, piec mocno bucha żarem i ruda tam się kręci. Tylko teraz, kiedy kopalnia jest zawalona, to rudy nie trzeba tak wiele. No niestety. Dobra. Wiecie co? Pora chyba na pierwszy stały zapis, bo ja tak cały czas jadę na tych F5-kach, a to jest bardzo złudne. Hans. Cześć. Za Gomeza. Ty tutaj zajmujesz się drewnem? Tak. Na skutek wstrząsów było go sporo, dlatego zostałem przydzielony do piłowania i palenia nim w piecu. Wąż jest szczęśliwy. Nie za ciężko pracować samemu? Cóż, lekko nie jest, za to nie muszę kopać rudę. Tutaj też nie odpoczniesz, tak jak przy wykopywaniu rudy. Mogę ci pomóc, wtedy będziesz mógł trochę odpocząć. Świetny pomysł. Po prostu idź do stosu, weź kilka kloców i przepiłuj je tutaj. Masz piłę. Drewno no, do piłowania. Okej, okay, czyli mam rozumieć, mam zebrać deski, tak? Dobrze. Możemy gościowi pomóc, raczej nie będzie to problem. Co prawda nie widzę więcej, ale no może o te chodzi po prostu. Ach, tu jeszcze mogą być deski jakieś. O, piła. Cześć. Dobra, chyba to są wszystkie, bo nie widziałam więcej. Piłuj drewno, drewno. Będę tak naciskać, bo nie wiem. O, już. Już? Hans. Co? To nie wszystko? O nie. Gdzie ja mam jeszcze znaleźć drewno? Ja jestem ślepa i nie widzę. Łe. O, niby tutaj jest jeszcze jakieś drewno. Ale jestem tępa, nie? O, twardzień jeszcze tu był. O, przecież tutaj już nie ma żadnego drewna. No dobra, zajmiemy się tym za chwilę. Strażnik, kopacz. Pełzacze zeżrą nas. Jak leci? A, zbyt wiele do opowiedzenia. Ogólnie przeraża mnie sytuacja w kopalni. Nie mam pojęcia, co się stanie. Myślę, że wkrótce się stąd wydostaniemy. Dobrze, że ludzie nie tracą wiary. Tak wciąż liczę na cud.
Na razie. Dobrze. A tutaj co? Oh my godness. O Boże święty. Tu się ściana niewidzialna zrobiła i się zrobił taki problem. Halo, kopaczu! Spokojnie. Znajdzie się jakiś sposób. Fajnie, że ja nie wiem, co ty do mnie gadasz. Mam przeczucie, że... No to chyba ten pełzacz... Boże, pełzacz! Tak, pełzacz! To ten kopacz, który tak pierdzieli. Sam zobaczysz. Napijmy się, to się ogarnie. Trzymaj butelkę piwa. Tak, fajny mi pełzacz. Koniec. A ty co, kopaczu? Pełzacze zeżrą nas, jak leci. Ty tam się nie przejmuj. Już to mieliśmy. Dobra, podniesiemy chłopaka na duchu. Jeśli będzie jakiś tekst powtarzał, to już tego nie będę robić. Dobra, z tym strażnikiem myślę, że nie warto rozmawiać. O, jeszcze Rex tutaj jest. Siema. Witaj, Rex. Jesteś tutaj... Teraz, kiedy zaprzestaliśmy kopania rudy, trzeba czymś się zająć. Wcześniej byłem kowalem w porcie Corinis. Pewnego dnia przyszedł facet o imieniu Karl i o coś mnie oskarżył. Wtedy mnie wygonili, a on zajął moje miejsce. Nieprzyjemna sprawa, ale mam nadzieję, że tu jeszcze przetrwasz. Postaram się. Możesz nauczyć mnie kowalstwa. Nie wszystko od razu, ale podstawy sztuki można przyswoić bardzo szybko. Okej. Sprzedajesz broń? Oczywiście, oto mój asortyment. Dobra, masz coś tam fajnego. Krótki mi... Aha, dobra. Im niżej, tym lepsza broń. O, masz kata. Fajna sprawa. Jezu, nie krzycz na mnie. Chłopie. Kopalniany grzyb. Okej. A ty co, Psidon? Się zaciąłeś. Przestań, gościu, palić. O, widzisz, że jeszcze jesteś naćpany i najarany i... No, okej. Pijany, naćpany. O, zielony nowicjusz. Mrok północy. Kto to tu położył? A co to za schowek na narkotyki? Halo? To pewnie wina tego całego gościa, Psidona. Co to za imię? Psidon. Czy z tym kopaczem rozmawiałam? Wydaje mi się, że nie. Dlaczego musimy być akurat tutaj? Gomez, przeklęty pies. Nie jesteś sam, my wszyscy przez to przechodzimy. Tak, wszyscy tu zdechniemy. Niby dlaczego? A dlaczego nie? Wszyscy jesteśmy skazańcami. No... Kamienie muszą zostać usunięte. Usunięte, ale jak? Wspólnie, przez wszystkich kopaczy. Tak, może nam się uda, chociaż nikły na to szanse. Na razie. Dobra, widzę, że to całkiem nawet dobrze idzie. To są grzyby? Ja pierdykam, kto to wymyślił? Grzyb długonogi. Okej. Okej, nie mam pytań. Ciekawe, czy możemy... O, przydałoby się odwiedzić tutaj szyb i zobaczyć, jak sobie kopacze radzą. Azg... Jak ty masz na imię? Azgan. Ja nigdy nie potrafię wypowiedzieć twojego imienia. Oh, jeszcze jakieś 5 minut odcineczka mamy tylko, moi drodzy. Dobra. Kolejni kopacze przed nami. Każdego musimy podnieść na duchu. Pełzacze nas zeżrą. Już to słyszeliśmy, jak leci. Zaraz go przeklikamy. Myślę, że wkrótce się stąd wydostaniemy. Kopacz? Dlaczego musiałem być akurat w tej kopalni? Gomez z przeklętym psem. Dobra, no. Też już to słyszeliśmy dosłownie przed chwilą. Tak więc... Dobra. O, naszym głównym zadaniem aktualnie jest kopaczy ogarnąć. Serio, nie mogłam ci nic więcej powiedzieć, chłopie? Mam nadzieję, że tego nie zepsułam, bo nie mogłam nic innego jakby powiedzieć. Dobra, Azgan za Gomeza. Okej, nic z tobą nie mogę. Chciałabym odwiedzić tutaj szyb, bo widzę, że tutaj są kopacze też. A zresztą fajnie by było
że tak powiem, zobaczyć, jak tutaj się to ogarnęło, bo jak pamiętacie, tutaj była królowa pełzaczy i tak dalej. Jestem bardzo ciekawa, jak to się tam kreuje. Ciekawe, ilu ja mam tak tych kopaczy jakby podnieść na tym duchu. Czyżby tutaj już dalej nie weszli? A nie, jest tutaj jakiś strażnik, dobra. Strażnik. Strażnik. To wygląda, jakby tam się dało wejść, nie? A niestety się nie da. Ups. Dobra, wiecie co, aż się przejdę, bo widzę, że tutaj faktycznie są jacyś kopacze. O nie, kolejna ściana taka głupia. Ale muskularny kopacz. Okej, okay, byście pomogli. Lepiej się tam pilnuj, bo cię Beliar. Nie wiem, co ci zrobi. Dobra, bo tutaj jest znowu ta ściana głupia. Dokładnie. Dobra, ty gadasz to samo. Nie bądź takim pesymistą. Masz rację, może być gorzej. Dobra. Hugo tutaj jeszcze pracuje. Cześć, jak się miewasz? Dobrze, kiedy nie trzeba pracować. Oprócz tego tu jest zbyt ciemno. Ile wiem, to pełzacze jak dawniej gdzieś tu pełzają. Jeśli chodzi o ciemność, to nic nie możemy zrobić oprócz... Tak, ale niestety to nie jest takie proste. Stary kopacz, którego tutaj spotkałem na krótko przed swoją śmiercią, dał mi klucz. To klucz do kufra, gdzie schował pochodnie. Ale znalezienie go zajmie dużo czasu. Co to za pochodnia? O Jezu, przeklikałam. Przyniosę ci twoją pochodnię. Chwileczkę, skąd mam wiedzieć, że z nią nie uciekniesz? No bez jaja nie mam tyle. Dawaj, albo ci przyłożę. No dobrze, oto klucz. Na razie. O, Olfak jeszcze jakiś tutaj siedzi. Za Gomeza. Okej, z tobą widzę, nic nie mogę zrobić. Strażnik. Rolok? Za Gomeza? Co tu robisz? Od czasu, gdy pewien facet oczyścił tu gniazdo pełzaczy, zostałem szefem tej jaskini. Stąd szła zawsze największa dostawa rudy, ale kiedy osiedliły się tu pełzacze, wszystko się skończyło. Jan przysłał mi dużą grupę kopaczy i niebawem wszyscy znów będą normalnie pracować. Co wiesz o pełzaczach? Coś dziwnego teraz się z nimi dzieje. Ludzie mówią, że pojawiły się mutanty i wojownicy z wolnej kopalni. Dotychczas żadnego nie widziałem, ale kto wie? Jeśli jakiegoś spotkam i uda się zabić, to wycinam... Niegdyś mnie tego nauczył wilk w nowym obozie. Dziękuję za informację. Okej, chyba płytki. Tak. Co wiesz o wstrząsach? Tu, w mojej jaskini, kilku nieudolnych kopaczy natknęło się na strumień wodny płynący tymi kanałami. Ale żeby tak wszystko runęło, pewnie to nie wina strumienia, a czegoś innego. Więc co to było? Mnie nie pytaj, bo nie wiem. Dobra. Fajnie. O, masz jakiś kufer. Siemano. Ja w ogóle mam umiejętność otwierania? Adepta mam, 70%. Czyli umiem otwierać, po prostu nie mam wytrychów jakby. Okej, moi drodzy, w ogóle myślę, że odcinek już się zbliża nam ku końcowi. Tutaj jest jeszcze tyle miejsc do zwiedzenia, za Gomeza. Co tu robisz? A jak ci się wydaje? Pilnuję tu rzeczy. A co tam handlujesz? Bagienne ziele? Okej, jakieś tam... Halo? Masz pochodnie? A w sumie to daj mi te dwie pochodnie, wiesz? I ja ci na przykład... A ja mam pochodnie. To czemu ja tamtemu gościowi nie mogłam dać pochodni? Nie rozumiem. Kopacz. Podnosimy kolejnego na duchu. Dlaczego musiałem być akurat w tej kopalni? No niestety, bo jesteś kopaczem. Nie jesteś sam. Wszyscy tu zdechniemy. Niby czemu? O, zaraz to ogarniemy, moi drodzy. Dobra. Kolejny kopacz podniesiony na duchu. Tutaj pewnie też jakiś zwykły kopacz, dokładnie.
O, widzę, że już budzik się do mnie odzywa, że powinnam kończyć odcinek, także podejrzewam, że to ostatni kopacz, z którym dzisiaj uda nam się w ogóle pogadać, a powiem mu to. Aha, no dobra, i tak musiałam powiedzieć to, dobra. O, to jest chyba to miejsce, gdzie narzekałam, że nie da się jak tutaj wejść. Tak, dokładnie. Okej, moi drodzy, myślę, że jesteśmy już praktycznie tutaj na końcu. Wiecie co, może wejdziemy do tej jeszcze głównej jaskini i na tym skończę odcinek. Ogarniemy jeszcze tych kopaczy tutaj, bo przynajmniej będę mogła wtedy jakoś nazwać ładnie odcinek, że tak powiem. Że tak powiem, no właśnie. Także pogadajmy jeszcze z tymi kopaczami. I... i po prostu to będzie na tyle. Jestem bardzo ciekawa tego miejsca, gdzie była królowa, dlatego tutaj zmierzam, bo się powoli tutaj zbliżamy. I przy okazji, wiecie, i tak musielibyśmy tu przyjść, żeby tych kopaczy ogarnąć. Więc po prostu zróbmy to. Widzę, że tutaj te żyłki od królowej pełzaczy zniknęły. Także no. Widzę, że ci kopacze są jacyś tacy naprawdę niespokojni. No. Co tu się stało? Wiecie co? Trzeba się chyba odratować. Ktoś mi powie, gdzie... What the fuck? Wiecie co? Może się zapiszę i się wczytam. I zobaczymy. Super! Okej, wypadłam poza mapę. Gdzie ja, przepraszam bardzo, jestem? To nie jest nic dobrego, moi drodzy. Oh my godness. Dobra, musimy zrobić F9. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, gdzie mam zapis, nie? Teraz to już widzę, że gra naprawdę wykrzaczyła. Oh my god. Myślę, że będę musiała tutaj przyjść jakby jeszcze raz sama. Dobra, pożegnamy się w normalnym miejscu. Ewentualnie spróbuję się wczytać F9, ale mam wrażenie, że to po prostu nie wypali, bo F9 jakby nie działa. A wiem, dlaczego nie działa. Bo mam przecież Marvina włączonego. Teraz spróbujmy się wczytać. Okej, jestem tutaj, po tej stronie. Dobrze, moi drodzy, więc ja sobie tych kopaczy jeszcze raz tutaj ogarnę. Bo się pojawił nam jakiś błąd. Także jeszcze raz wam dziękuję za obejrzenie tego pierwszego odcinka. Słyszymy się już w kolejnym, gdzie mam nadzieję, że uda nam się pocieszyć już wszystkich kopaczy i że ruszymy coś dalej. Także jeszcze raz wam dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia. Cześć!